Kuźwa, jebaniec. Powiem wam, że odpalił z tym moim dyskiem. Posłuchajcie, SSD-kiem z Windowsem 10. Zapierdziela. Zaraz idę, zobaczę w menadżerze urządzeń ściekowości, jakie są informacje, i wam pokażę, czy w ogóle wykrywa kartę Wi-Fi i Bluetooth. Powiem wam tak, karty sieciowe. Spoko, a zobaczmy graficzne. W starszym mam 520 tu. Podstawowa karta graficzna Microsoft. Dobra, czeka mnie instalowanie. Mnóstwo. Nieznane urządzenie, nieznane urządzenie. Ja pierdziel. Ale Bluetooth nie widzę. Generalnie, jeżeli chodzi o tą ikonkę, to nie ma. Popatrzcie się, co się dzieje po najechaniu na chargera. Nie ma baterii. Nie ma baterii, komunikat. Chodzi o aparaty fotograficzne. Zasilacz Microsoft. Zobaczcie, ile tu tego jest. 2 czytniki jakieś. VUDF. Dobra, czeka mnie instalowanie sterowników do tego lapka. No, chodzi, skubaniec. Jaką on ma temperaturę? Musiałbym jakiegoś tutaj programika CPU-Z czy coś w tym stylu. Zobaczcie tutaj na procki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 korów. 8350U. Ładnie. No chodzi, skubaniec. Powiem wam, że z sieci Wi-Fi widzi. Także karta działa. Bez problemu. Podejrzewam, że nie odblokuje Bluetooth. Z tego względu, że jest w BIOSie, tam zablokowane są opcje. I nie można przestawić pewnej opcji, żeby Bluetooth był widoczny w Windowsie. Dobra, idę się nim bawić. Połączę się z netem i zrobię sobie aktualizację.